Rozwiążemy sobie próbę reformową bez stopni. Ze stopniami już była. Znajdźcie sobie na kanale, jeżeli nie wiecie. Mamy zapisać najpierw zgodnie z procedurą, co się zmienia. Później sobie zapiszemy, jakie to są procesy, jak się nazywają, które to utleniania, które redukcja. Wpisujemy sobie drobiny, które się zmieniają. No to z racji tego, że tu mamy J. Co robimy dalej? Dalej piszemy sobie współczynniki. Czyli tu mamy 3 jody, tu mamy 2 jody, więc powinienem wpisać 3 drugie, żeby mi się jod zgadzał. No ale tutaj reszta, atomy węgla się zgadzają, wodór i tlen sobie pomijamy oczywiście w tym elemencie. Patrzymy sobie, no to nie lubimy zostawiać tutaj ułamków, także od razu pomnożymy sobie wszystko razy 2. Teraz robimy sobie pomocniczą kreskę. I najpierw postaramy się dobrać to tak samo jak robiliśmy w poprzednich, tam nie wiem ile tam jest tych odcinków, bardzo dużo z redoksami, jak nie wiecie to zobaczcie sobie. Piszemy sobie tak jak w środowisku kwasowym, wpisywalibyśmy elementy do tego równania. Czyli najpierw skupimy się na tlenie, policzymy sobie ile mamy tlenów. Tutaj mamy 2 razy 2 tleny, czyli razem 4. No a tutaj mamy 2 tleny, czyli brakuje mi po tej stronie 2 tlenów, co uzupełnię za pomocą 2 cząsteczek wody. Teraz policzymy sobie wszystkie wodory, które tutaj się znajdują, czyli tutaj mamy już 4. Tu mamy razem 3 i 3 to jest 6 i razy 2, 12. Teraz odejmiemy te wodory, które znajdują się po tej stronie, czyli tu mamy 3 razy 2, no to jest 6. I odejmiemy jeszcze te, które tutaj się znajdują, czyli mamy 2 razy 1, no to jest 2. Czyli powinienem tu wpisać 8H plusów. No ale oczywiście jest to środowisko zasadowe, więc nie mogę tak zrobić, także wpiszę sobie po przeciwnej stronie zwyczajnie 8H minusów. I pomocniczą kreskę mogę sobie już skasować. Teraz policzymy ponownie tleny, tylko teraz po lewej stronie, czyli po tej, po której wpisywaliśmy nasze grupy OH-. Czyli tak, tu mamy 8 tlenów, tu mamy 2 i odejmiemy te, które znajdują się po drugiej stronie, czyli 2 razy 2. No i w takim razie wpiszemy sobie 6 cząsteczek wody, żeby uzupełnić te tleny. No to co, kolejnym krokiem oczywiście jest policzenie sumy ładunków po obu stronach. Czyli policzymy sobie ile tutaj mamy. Tu mamy 8 razy minus, no to jest minus 8. Tutaj mamy 0, tutaj mamy 0, ponieważ to nie są żadne jony. No a po drugiej stronie mamy w takim razie, tu mamy 2 minusy, tu jest 0 i tu jest 0, to nie są żadne jony. Czyli co, sumarycznie mamy po tej stronie minus 8, a po tej stronie mamy minus 2. Czyli wypadałoby po tej stronie wpisać 6 elektronów. No tak, żeby suma minusów, czyli tu minus 6 i minus 2, dawała również minus 8. No i to mogę sobie skasować. No i w takim razie, co nam pozostało tutaj do zrobienia? No to tylko zapisać, że ten jod przechodzi i minus. I dobrać współczynniki najpierw, czyli tutaj dwójkę, żeby się jod zgadzał. No i tutaj po tej stronie, tutaj mamy minus 2 w takim razie, no bo 2 razy minus 1 to minus 2. No tu mamy zerowy ładunek, czyli powinienem po tej stronie wpisać 2 elektrony, no i obie reakcje oczywiście przemnożyć na krzyż stronami. Ale może najpierw, zanim tak zrobimy, to napiszemy sobie, która reakcja jest która. To jest oczywiście oddawanie elektronów, czyli elektrony są po stronie prawej. No a jeżeli elektrony są po lewej stronie, no to jest to redukcja, czyli zabieranie elektronów. No i tak to wygląda. Przemnożymy sobie to teraz na krzyż elektronami, czyli... No i to możemy sobie z tym skrócić. Tu zostanie 3, tu zostanie 1. Czyli wpisujemy sobie teraz współczynniki. No i zaczniemy od tych tutaj związków organicznych, czyli 1 razy ta liczba. No to tutaj wpisujemy dwójkę. To już mamy. Wpisujemy dwójkę. No i tu też wpisujemy dwójkę. To już mamy. Teraz może te jody. Tu mamy 3 jody, ale w tej reakcji tu mamy też 3 jody. Czyli razem będzie ich tutaj 6. Piszemy jeszcze oczywiście te OH minusy. Tu mamy jeszcze 2 razy 3, no to jest 6 anionów jodkowych.
I została nam woda, czyli 6. Jedyne co jeszcze możemy zrobić, jeżeli oczywiście chcemy, nie ma żadnego obowiązku tak robić, możemy wpisać sobie te współczynniki podzielone wszystko przez 2, gdyż każda z tych liczb jest podzielona przez 2. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie suba, łapę w górę, polubcie kanał kolegi. Do następnego filmu. Cześć! Jestem czarodziejem, zawsze nim byłem. Od momentu, kiedy tutaj mordo się pojawiłem. I tak płynąłem sobie prosto na fali. Patrzyłem na ludzi tak z oddali.